wzięliście udział w programie unijnym Erasmus Plus w ramach działania podnoszenie kwalifikacji zawodowej, przedział pierwszy. Gdy przystępowałem do pisania tego projektu w 2020 roku, nie wiedziałem, czy się uda. Okazuje się, że się udało. Czasami w życiu się udaje, to był ten moment. Pojechało z naszej szkoły około 60 osób na staże i praktyki do Grecji. Przyświecała mi jedna myśl, ta mianowicie, żeby nagrodzić najlepszych spośród Was świetnym wyjazdem. Każdy z Was dostał 2 tygodnie w Grecji w fajnym hotelu nad Morzem Egejskim. Fajnie było? Elegancko. Elegancko. Bardzo się cieszę. Wartość tego stażu to 97 tysięcy euro. Dzisiaj podsumowujemy. Dzisiaj jest koniec jakby tego naszego projektu, mojego pisania, waszych starań. Otrzymaliśmy certyfikaty, ponieważ wróciliśmy właśnie z wyjazdu, który organizuje Erasmus. Byliśmy w Grecji, gdzie odbyliśmy praktyki zawodowe. Przygotowania wyglądały tak, że mieliśmy spotkania online, gdzie testowaliśmy nasze umiejętności w sprawie języka angielskiego oraz naszych doświadczeń zawodowych. Byliśmy w greckiej miejscowości Platamonas. Mieliśmy zajęcia kilka godzin dziennie. Później mieliśmy czas wolny i zwiedzaliśmy na przykład różne miejscowości. Praktyki odbywały się w firmach oraz w hotelu. Ogólnie tak mieliśmy w różnych miejscach, przemieszczaliśmy się tak. Wyjazd bardzo pozytywnie, dużo się nauczyliśmy z pewnością. Nauczyliśmy się pracować w grupie czasami też. Myślę, że bardzo dużo osób nabrało większego doświadczenia, bo robiliśmy jednak rzeczy, które nie uda nam się zrobić w Polsce, ewentualnie w szkole. Wiadomo, utrzymywaliśmy kontakt z innymi szkołami, jednak spotkaliśmy typu na jakichś wycieczkach bardzo dużo osób z zagranicy, głównie Grecy. Z Polski to Małaszewicze. To, co najbardziej zapamiętam z tego wyjazdu, to rejs statkiem. Dostaliśmy zadanie, żeby w koszulce Erasmusa podejść do pana Greka i poprosić, czy sobie zrobi z nami zdjęcie. Jeden pan bardzo uprzejmy zgodził się, pogadaliśmy z nim troszeczkę i nauczyliśmy go polskiego zwrotu. Mi przede wszystkim właśnie zapadł w pamięć rejs, z którego podczas było widać naprawdę piękne widoki. Delfiny zobaczyliśmy. Super zabawa była na tym rejsie i przede wszystkim ten rejs naprawdę był super. Ja najbardziej zapamiętałem wycieczkę w Meteory, ponieważ były tam strasznie piękne widoki, klasztory zwiedziliśmy, no i ogólnie przepięknie. Byliśmy w miejscowości w greckiej wiosce, w górach, gdzie były bardzo przepiękne widoki oraz mogliśmy skosztować różnych miodów, na przykład produkowanych u nich. Najbardziej zapamiętałem, jak mieliśmy pierwszą wycieczkę w właśnie tereny górzyste do fontanny Afrodyty, tam gdzie bogowie się kąpali. Najbardziej zapamiętałem zajęcia praktyczne, ponieważ nauczyłem się tam bardzo, bardzo wielu rzeczy. W autokarze, jak jechaliśmy, to nauczyłem się zwrotów, jak się pięknie porozumiewać się z dziewczyną, jak ładnie ją określić po grecku. No i przyjechaliśmy na praktyki zawodowe do firmy i jak wchodząc do firmy, spojrzałem na piękną panią i powiedziałem po grecku Ise poliomorfi, czyli ładnie pani dziś wygląda. I na koniec wychodziliśmy Saga Popoli, czyli bardzo cię kocham. Zadziałało. Z programu Erasmusa w zespole szkół ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim im. Marii Dąbrowskiej do Grecji pojechały klasy technik informatyk, technik programista oraz technik reklamy. Chciałbym bardzo podziękować za wyjazd, za możliwość, że mogliśmy tam pojechać, za wszelkie starania, wszystko co pan włożył właśnie. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję, prosiłem o karteczkę, a przerośliście samych siebie. Najładniejsza karteczka do tej pory, to właśnie wasza grupa. Dziękuję bardzo. Dzięki dzieciaki. Dziękuję bardzo. I dyrektor o różach. Które rosną przed szkołą, rzeczywiście piękne, ale te róże również dzisiaj, dyrektorze, pożegnałeś na wakacje, to też są wasze róże wyhodowane. Mowa o uczniach i uczennicach, którzy powrócili z Grecji, ale do tej Grecji też pojechali wybrani. Tak jest, dziękuję panie redaktorze, piękna metafora. Te dzieci też nasze róże. Strasznie jestem dumny z tych róż w tle, jak również z naszych dzieci. Rzeczywiście zakończyliśmy kolejny projekt. Jest to projekt Erasmus Plus. Beneficjentem jesteśmy my, czyli Zespół Szkół Ekonomicznych, jak również Narodowa Agencja Rozwoju. Jest to działanie numer jeden
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Fajny taki klasyczny, miękki projekt. Usiadłem do pisania tego projektu w 2019 roku, złożyliśmy w 2020 wcześniej. No i dzisiaj podsumowujemy. Udało się. Czasami w życiu tak jest, że się udaje. Wygrałem ten konkurs, 97 tysięcy euro i pozwoliło nam to wysłać młodzież na dwa turnusy. Pierwsi pojechali technicy organizacji reklamy z garstką programistów, a druga grupa pojechała również w czerwcu, tylko 21. Pojechali informatycy we współpracy z organizacją grecką Golden Sun Mobility. Bardzo dziękuję, świetna firma, świetna organizacja. Pojechało około 50 paru uczniów, czwórka opiekunów i udało się znaleźć całkiem przyzwoity hotel nad Morzem Egejskim. Dzisiaj te certyfikaty, czy one do czegoś już uprawniają, mobilitują do dalszego rozwoju? To jest bardzo, bardzo fajna rzecz, praktyczna zostaje już z nimi. Są to certyfikaty zaświadczające o odbyciu praktyk międzynarodowych w firmach zewnętrznych. Są w języku angielskim i predestynuje moich uczniów do podejmowania pracy za granicą za całkiem uczciwe stawki. Myślę, dyrektorze, że jak teraz poszło tak sprawnie i fajnie i są rezultaty i efekty, to już szkoła nie odpuści i kolejne tego typu konkursy i projekty będą na pewno bacznie obserwowane. Mam złą reputację w Narodowej Agencji Rozwoju, bo biorę wszystko. Takie wyrzuty jakieś słyszę, dlaczego tak. No, my jesteśmy miastem do 25 tysięcy ze ściany wschodniej, więc mam preferencyjne punkty. No nie mogę takiej okazji przepuścić i wygrywam, więc cieszę się ogromnie. Mam również propozycje pracy z innych organizacji ze względu na skuteczność. Cieszę się ogromnie, ponieważ te moje róże, jak pan redaktor powiedział, bardzo dziękuję, zasługują na wszystko co najlepsze i ja sam byłem kujonem i w Ogólniaku w Międzyrzecu, bo jestem absolwentem Sikorskiego, byliśmy doceniani. Byliśmy wyczytywani, chwaleni, chciało się uczyć, a moi najlepsi uczniowie, no udaje się często, wyjeżdżają właśnie do Grecji i okazuje się, że opłaca się uczyć. Bierzemy najlepszych, jest to taka nagroda. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu będą mieli okazję, ktoś im podpisze urlop na dwa tygodnie, ale możliwość spędzenia dwóch tygodni w świetnym hotelu 150 metrów od Morza Egejskiego, od plaży, nieczęsto się trafia. Oni się uczą, ja się staram, mamy dzisiaj podsumowanie. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. Udaje nam się to wszystko, fajnie nam się udaje. Dzieci wróciły zdrowe, zadowolone, ja jestem szczęśliwy. A kolejni już pytają, od jakiej średniej się jedzie. Od wysokiej.